problem i przez to wciąż muszę się wkurwiać. Do tego płyta ma być perełką. Pogoda nie rozpieszcza, dzisiaj jedziemy do Kupendy odwiedzić Michała, zobaczyć też plac budowy, bo jest już stawiana konstrukcja, także jest coraz bliżej zakończenia budowy. Pogoda, jak mówiłem, nie najlepsza, pada deszcz, Michał też mówił, że u niego pada, także spodziewamy się, że warunki będą dosyć ciężkie, ale zapewne damy radę. Ona z dzieckiem jest. Malina z dzieckiem. Przy okazji też Michał przychodzi. Nigdy to nie było celem, zamęć sobie raczej małą częścią drogi. Nie budzi, budzi, sam staje se dni już ludzi. Dzieciakom dać buzi, buzi, ulice puste bez ludzi. Ja znowu gdzieś lecę jak głupi. Jeff za kółkiem swojego statku kosmicznego. Nie chcę być legendą, ziomek wyjebane. Pragnę żyć spokojnie, życie mieć poukładane. Jeśli szukasz afer i zamętu na tu. Nie chcę być legendą, co ty ziomek wyjebane. Pragnę żyć spokojnie, życie mieć poukładane. Jeśli szukasz afer i zamętu na kimś innym się skup. Nie znajdziesz ich tu, ja. Trzymam raczej chłodną głowę, choć gorący jest świat. Ludzie lubią skrajne rzeczy, to gdzie nie można zebrać myśli. Robię rapy i nie niosę żadnej misji. Też ciśnienia, by być twórcą opinii. Tyle zdarzeń na świecie, niech komentują mnie. Nie mam ambicji się ścigać, nieważne o co jest gra. Nie będę płakał, kiedy skończy się haj. Nakupinda! Nie robię nikt. Zima w Nakupindzie? Zima w Nakupindzie, mrożona kawa. Zima i ciepłe piwo. Ciepłe piwo. Także nawet Markat ma ciepłe ubranie, Sinia też. Pom. Dzek. Can you do? Nie, tu gaderuj mama. No, nie. No, nie będzie. Zajrzymy do kuchni. O, widzę, że już Michał magazyn w przedsionku sobie zrobił. Wiem, że teraz na weekend wyprodukowali ponad 1500 butelek sosów. A dzisiaj wolne, wszystko widzę poczyszczone, jakieś sosy testowe. Grzyby, dużo grzybów. Teraz jest akurat deszcz, znaczy sezon deszczowy, wilgotno, także grzybów naprawdę rośnie bardzo dużo u Michała. To nowe kręgi pojawiły się w Nakupędzie, a jak Michał nas zapewnia, w kręgach będzie limonka. Hala rośnie w oczach. Oczywiście zobaczycie zaraz, jak wygląda w środku. Komentarze miło widziane, chętnie posłucham rad kogoś, kto ma doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie takiej hali. No, ogólnie jeśli chodzi o budowlankę, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda, być może coś ciekawego podpowiecie. Budowa projektu Smarteco. Przyszliśmy z Bartkiem i z Michałem zobaczyć postępy w budowie. Jak widzicie, ostatnio też dowieźli tutaj, to się chyba nazywa agregat prądotwórczy. No i co? I konstrukcja, jak widzicie, jest stawiana. Michał ma mi przesłać jeszcze film, jak tutaj był dźwig. Prace, jak widać, trwają. No niestety tutaj mają chyba problem z dojazdem, bo widać, że po śladach, że tutaj ten dźwig czy jakieś ciężarówki no nie miały łatwo. Widzę, że też się kopały, bo jakieś tam drzewa podkładane były. No idziemy zobaczyć do środka. Dzisiaj dzień wolny, nie ma pracowników. Dzień roboty, bo tam jest zaplany,
O, tak wygląda cały plac. Plac. Coś się pozmieniało. Zapytamy prezesa na kupendy, jak ocenia postępy w budowie. No dzieje się, szkielet prawie gotowy. Ładne spawy. Ładne spawy, takie o, z dziurą. Nie no, pomalowane porządną farbą. Widzę, że energy drinki mają. A nie, to Bartka. Ale jak sobie dobrał Kambodię pod kurtkę. Ty, ale oni ten, oni... Bartek lubi czerwony oni kolor. Ten, skrzynkę energy drinków w dwa dni piją, nie? No przy takiej robocie to wiesz. Fajnie, fajnie to wygląda. Na Facebooku będzie można dołączyć też do grupy prywatnej związanej z kanałem Cambo Life i ze Smart Eco. Grupa wcześniej nazywała się CIG, czyli Cambodia Investments Group. Na tą chwilę nazywa się Cambo Life. No będą różne tam wątki tematyczne odnośnie Smart Eco, odnośnie też Cambo Life. Także jeśli ktoś będzie chciał dołączyć do grupy, ja tam wrzucę w opisie link do grupy i będzie można do tej grupy dołączyć. No myślimy tam o takie wątki, które poruszane są na przykład w komentarzach, czyli odnośnie produkcji alkoholu, odnośnie Smart Eco, jak można też dołączyć do projektu, jeśli ktoś był zainteresowany. Także myślę, że jeśli kogoś interesuje, to warto na tej grupie być. Będziemy tam ja, Bartek, także już jest ponad 130 osób, z którymi ja współpracuję. Także zapraszam i do zobaczenia na grupie. Jak się okazuje, w Nakubędzie grzyby rosną już wszędzie. Nawet się rmuje. Tak wygląda smoke chili, czyli wędzone chili z La Plantation. Michał używa tego do swoich sosów. Morka powiedziała, że mama szczeniaczków, które zaraz zobaczycie, upolowała sobie kurczaka. O, tu widzicie, maluszki sobie śpią. A my idziemy zobaczyć kurczaka. No jest, faktycznie. Upolowała kurczaka, jak widzicie, sobie tam go obrała. Nie ma co jeść. Co się tu dzieje? Młody kambodżański Elon Musk pracuje nad swoim wynalazkiem. Proszę, Apollo 16 z beczki po oleju. A czym to jest napędzane? Bimbrem. Dobra, i trzeba jeszcze tylko jeden obrazek zrobić, jak to wygląda, jak to jest złożone, nie? Tak. Czyli... Taki program jest, jak to jest zrobione, to może... Mitomanie. Może my założymy, jak to jest złożone. Jest też program Polak Potrafi. Tu będzie beczka, tu będzie nie beczka, tu będzie palenisko. Daj to niżej. O. Jak to jest zrobione, projekt młodego geniusza, młodego Elona Muska z Kambodży. A tak na poważnie, to będzie tutaj mechanik. Sprawdzony mechanik od Michała będzie robił wędzarnik. A to elementy Sinia z projektem, który już widzieliście, ale jeszcze jeden rzut oka. Nice project. Very nice. Very nice project. It's good project. She understand already now.
O, patrz, może tylko to będzie drogie akurat. Yes, yes, we keep like this. And only here in front, you will need to cut maybe a little bit here to have easy enter, yes? Co? No tutaj kawałek wyciąg. Nie, po co? Don't hit? No przecież tam jest otwór. Okej, don't hit. No, okej. Okay. Nawet Elon czasami się myli. Dobrze, że Bezos mu pomaga. Tak. Budżańskich miliarderów. Jemy tam. Pierwsza odyseja, kambodżańska odyseja w kosmos. Chociaż widzę, że do Bezosa bardziej twoja koszulka pasuje. Też jest nieźle. No, jakieś Illuminati, ja tu widzę. Michał trochę zabrał opon z tam od mechanika, tutaj jakieś wsparcia. A, widzę, no są. Jak możecie zobaczyć, tutaj właśnie na Dragon Fruits z tych opon sobie robią takie wsparcia dla roślin.